Halleluja, chwała Bogu. Nasz Pan jest cudowny. Wiecie, tak przyglądałem się i chcę wam coś pokazać. Cieszycie się, że jest zima? Cieszycie się, jest piękna zima, oczywiście. Przed chwilą była mowa o wdzięczności. Jesteśmy wdzięczni? Jesteście wdzięczni? Że jest mróz? Że jest zimno? Halleluja. Wiecie, ale wiecie, co dobrze pomaga? Kiedy my patrzymy na te kwiatki, to wiemy, że za chwilę będzie wiosna, prawda? Pomaga wam to? Cieszę się z tego, co jest. Ale kiedy patrzę na coś, co kwitnie, to daje mi nadzieję, że za niedługo będzie wiosna i będziemy oglądać cudowne, znowu kwitnące kwiaty. Amen? Zgadza się? Halleluja. Dlatego chcielibyśmy patrzeć się na Boże obietnice. Kiedy czytasz Boże Słowo, ja tak sobie pomyślałem, że fajnie tutaj na kazalnicy, żeby coś żywego jeszcze stało. Słowo Boże jest przede wszystkim żywym słowem. I chciałem wam pokazać, że kiedy patrzą nasze oczy, kiedy patrzymy na Boże obietnice, to jest nam łatwiej zrozumieć, że już za niedługo wydarzy się coś, co oczekujemy. Czego jeszcze nie ma dzisiaj, popatrzymy na zewnątrz, to tam nie zobaczysz takiego kwiatka, więc dlatego wam postawiłem dzisiaj tutaj. I chcieliśmy wyobrazić sobie i chcieliśmy wierzyć w to, że za niedługo będziemy oglądać wiosnę. I to jest cudowne, to jest wspaniałe, ale chcę to przenieść do Słowa Bożego. Boże Słowo jest żywe. Ono mówi, daje nam obietnicę, daje nam nadzieję, że coś, co teraz jest, możemy być za to wdzięczni, nawet kiedy jest zimno. Możemy być za to wdzięczni, możemy uwielbiać Boga. Boże, Twoje drogi są najlepsze, ale mamy nadzieję, że to nie będzie... Wiecie, taki kochany nasz brat, on tutaj usługiwał niedawno, brat pastor Wiesiu z Zebrzydowic. Powiedział takie mądre zdanie. Usłyszałem to od niego. Powiedział takie mądre zdanie. Kiedyś, kiedy była wojna, to w piwnicy, podczas bombardowania, podczas nalotów siedziała rodzina i dziadek, senior, głowa rodziny, siedzi na jakimś tam krzesełku, siedzi i wiecie, oni się tam schronili przed bombardowaniem i mówi, słuchajcie, zawsze tak nie będzie. Kiedy wojna się skończyła, kiedy już było wszystko dobrze, odbudowali i tak dalej, pewnego razu na uroczystości, jakieś urodziny, jakaś uroczystość w rodzinie, wszyscy, cała rodzina siedzi przy stole, stół suto zastawiony, obficie błogosławiony, wszyscy jedzą, cieszą się, śmieją się i dziadek, ten sam dziadek znowu siedzi i mówi tak, słuchajcie, zawsze tak nie będzie. Wiecie, zawsze musimy patrzeć na to, co jest przed nami. Boże obietnice są przed nami. Nasza droga czasami może się nam nie podobać, ale patrzmy na to, co Bóg mówi do nas. Amen? Ja już zacząłem mówić. Wiecie, nie wiem, czy nie zrobiłem błędu, bo chyba kartkę z moimi notatkami wrzuciłem do kolekty, ale będę mówił... Nie wiem, czy tak się stało, ale będę mówił, zgubiła się w każdym razie. Będę mówił z tego, co Duch Święty kładzie mi na serce. A Duch Święty w ostatnim czasie dał mi widzenie i odnosi ono się do wielu osób tutaj, którzy słuchacie. Może to jest do kogoś, kto słucha przez wideo, przez telewizję Betel. Halleluja. Niech Bóg błogosławi tę służbę. Wiecie, zobaczyłem taki obraz. I chcę wam go opowiedzieć. Zobaczyłem obraz, że przejeżdżam koło działki mieszkalnej. Gdzieś koło 45-50 arów, działka ogrodzona, ładnie ogrodzona była. Na tej działce, na środku tej działki były fundamenty, przygotowane fundamenty, ładnie zaizolowane, przygotowane pod budowę. Ale co mnie zaskoczyło, to, że były takie wysokie pokrzywy, wysokie chwasty, jakieś chaszcze i w środku w tych fundamentach i na zewnątrz tych fundamentów. I kiedy zatrzymałem się i patrzę się, taka piękna działka, ażby się chciało budować, ażby chciało się tutaj mieszkać. Już widziałem, jakby tam jakieś dzieci biegały, jakieś tam, wiecie, coś, jakieś życie, żeby się tam działo, a tam tym bardziej zaniedbane, opuszczone, ale piękne fundamenty. Wiecie, i nie wiedziałem, co to znaczy. Zostawiłem to tak, ale za jakiś czas Bóg, Duch Święty zaczął mi mówić, że w twoim życiu może być tak, że masz piękne życie i zostało założone fundamenty w twoim życiu. Fundamentem jest Jezus Chrystus. Przyjąłeś Jezusa Chrystusa, może przyjęłaś Jezusa Chrystusa, poleciłaś Mu swoje życie, poleciłeś Mu swoje życie i na tym etapie zostało. Na tym etapie zostało. Dlatego chcę powiedzieć, że Bóg mówi do ciebie dzisiaj, abyś zaczął budować, abyś wykosił te chwasty i zaczął budować, bo tam jest piękny projekt, tam jest piękny plan i to nie jest ostatni etap. Jest cudownie założyć fundament.
Słowo Boże mówi, że najtrwalszy i jedynym fundamentem jest Jezus Chrystus. Amen. Ale zacznij na Nim budować. Zacznij na Nim budować. Nie wiem, czy to 45-50 arów, czy to odnosiło się do wieku. Nie wiem. To tylko tak moje zrozumienie. To może nie ma w ogóle znaczenia w tym. Jeżeli to jest do Ciebie, będziesz wiedział. Duch Święty Ci powie, o co chodzi. Ale kiedy fundamenty są w Twoim życiu, kiedy Jezus Chrystus jest Panem Twojego życiu, nie poprzestawaj na tym, aby tak zostało, żeby to mogło zarosnąć, ale zacznij budować. Zacznij kłaść cegły. Zacznij budować. Możesz nie wiedzieć jak, ale wiecie, plan to jest coś wspaniałego. Ja nie rozumiem planów, ja nie umiem czytać planów, ale wiem, mam cudownego architekta, wiem kto to jest, wiem, który dokładnie może Ci powiedzieć, jaki mur, jakie materiały użyć, wszystko Ci może wyjaśnić. Będziesz miał plan w ręce i on Ci może wyjaśnić. Mam właśnie kilka wizytówek, wziąłem jego, a numer telefonu jest tak prosty do niego, że zadzwonisz i powiem Wam, to jest jedyna osoba, która nigdy nie czekasz na drugi sygnał, od razu odbiera, Duch Święty ma na imię. Halleluja. To jest nasz Bóg, nasz cudowny przyjaciel. Amen. Dlatego możesz do Niego zawsze zawołać. Możesz zawsze Go zapytać. Boże, nie rozumiem tego słowa. To jest cudowna cegła na moją budowę. A ja nie wiem, jak to postawić. Zapytaj Ducha Świętego. Dlatego chcę Wam powiedzieć, jeżeli to jest do Ciebie słowo, nie zostawiaj tego na poziomie fundamentów. To dopiero zaczęło się. To dopiero się zaczęło. Chciejmy czytać Boże Słowo. Jeżeli to jest słowo do Ciebie, nie zostaw go już tak. Idź z tym słowem. I niech Pan błogosławi w Twoim życiu. Druga Kronik 7:14. Nie wiem, czy kiedyś już nie słyszeliście tego słowa. Słyszeliście? Kto jeszcze nie otworzył Biblii i pomachał mi ręką, że już słyszał to słowo? Już go pamiętasz. Jest kilka osób. Halleluja. Ukorzy się mój lud, który jest nazwany moim imieniem i będą się modlić. I szukać mojego oblicza i odwrócą się od swoich złych dróg, to ja wysłucham z niebios i odpuszczę ich grzechy i ich ziemię uzdrowię. Halleluja. Ja wam przeczytam z tego nowego tłumaczenia do porównania. A mój lud, nad którym wzywane jest moje imię, ukorzy się, ludzie zaczną modlić się, szukać mojej woli i zwrócą się i zawrócą ze swoich błędnych dróg, to ja wysłucham ich z nieba, odpuszczę ich grzech i uzdrowię ich ziemię. Halleluja. Niesamowita Boża obietnica na końcu. Ja lubię Boże Słowo, bo Bóg zawsze daje obietnicę. Nie wiem, czy jest ktoś taki, jest wiele, wiele, wiecie, przedstawicieli handlowych, wiele, i każdy chce sprzedać, ale nikt nie da, obietnice dają od razu na początku i nigdy ich nie spełnia. Jest jedna osoba, jest jeden Bóg, który zawsze spełnia swoją obietnicę. Mówi, jeżeli zacznę się modlić, jeżeli ukorzy się mój lud, zacznie się modlić, zacznie szukać mojego oblicza, niech to słowo będzie wyświetlone. Patrzmy na to słowo i oglądajmy, czego Bóg chce ode mnie, od nas. Wiecie, może go już znamy na pamięć, ale często zwracaliśmy się przez ostatni czas nad tymi dwoma pierwszymi. I ukorzy się mój lud, który jest nazwany moim imieniem. To jest nazwane imieniem Jezusa Chrystusa, imieniem Pana Boga. Kiedy przyjąłeś Jezusa Chrystusa, przyjęłaś Jezusa do swojego Pana, jako swojego Pana do swojego serca, to On nazwał Ciebie swoim imieniem. Wiecie, jak to brzmi? Opowiem Wam krótką historię. W pewnym kraju, to było w Ameryce Łacińskiej, w biednym miasteczku, w biednej wiosce właściwie, było bardzo dużo sierot. Bardzo dużo sierot. I jeden chłopak nie miał w ogóle rodziców, nie miał gdzie mieszkać. Wielu tam takich dzieci było, ale jeden był szczególnie zaniedbany i pozostawiony na ulicy. I przyjechała rodzina do tej wioski i ta rodzina przygarnęła tego chłopaka. I kiedy oni go przygarnęli, chcieli go posłać do szkoły, ale nie miał nazwiska, nie wiedzieli skąd się wziął, jak jego rodzice się nazywali, nie wiedzieli w ogóle nic. I kiedy przyprowadzili ci rodzice, tak wiecie, po naszemu powiedzieć, na gębę wzięli go do swojej rodziny. I kiedy oni przyszli do szkoły, kiedy przyszli tam do najbliższej wioski, gdzie była szkoła, i oni mówią, że chcieliby, żeby ich syn uczył się w szkole. A nauczyciele i władza tej szkoły od razu połapała się, że to nie jest ich syn, więc mówią, ale jakie jest jego nazwisko? Czy wy go znacie w ogóle? My musimy mieć jakieś imię, nazwisko. No imię miał, ale nazwisko. Nikt nie zna go. Musi mieć nazwisko, musi mieć jakieś pochodzenie. I oni pytają się, to co możemy zrobić w tej sytuacji? A oni zaproponowali, jest tylko jedno wyjście. Możecie nadać mu swoje nazwisko, i wtedy będzie waszym synem i będzie mógł się uczyć. Będzie obywatelem.
Tylko jest jedno niebezpieczeństwo. Kiedy coś narozrabia, to wy za to będziecie odpowiadać. Kiedy on coś przeskrobie, to wy jesteście za niego odpowiedzialni, bo nosi wasze nazwisko. I to wy będziecie wzywani i odpowiadać za jego czyny. Czy się na to zgadzacie? I ci rodzice powiedzieli tak, zgadzamy się, bierzemy całą odpowiedzialność na siebie, niech ten chłopak nosi nasze nazwisko. Bo mój lud, który jest nazwany moim nazwiskiem, moim imieniem, dzisiaj na tym miejscu chcę wam powiedzieć, że Bóg zaufał tobie i mnie. On zaufał tobie. Czasami, kiedy myślę o swoim życiu, to sobie myślę, jak bardzo ryzykowne posunięcie, jeżeli patrzę na swoje życie. Boże, czy ty wiedziałeś, że naprawdę ja mam coś za uszami swojego, co mogę ci narobić kłopotów? Boże, czy ty wiesz, że ja potrafię zgrzeszyć, a tobie będzie wstyd za to? Czy ty jesteś świadomy tego, co ty robisz, że dajesz mi swoje nazwisko, swoje imię, nazwałeś mnie swoim imieniem i przyjąłeś mnie do swojej rodziny? Ale Bóg ani chwili się nie zastanawiał, żeby ciebie przyjąć. Ani chwili nie zajęło mu to czasu namysłu, żeby przyjąć ciebie do swojej rodziny i dać ci swoje nazwisko. Jesteś dzieckiem Bożym i masz jego nazwisko. Nosisz imię Boga. Nosisz jego imię. Słowo Boże o tym mówi i Pan Bóg o tym mówi. Lud mój, który jest nazwany moim imieniem, nad którym wzywane jest moje imię. On się przyznaje. To nie jest powiedziane, człowiek nie mówi tego, ale to Bóg przez proroka mówi, że to jest mój lud, który jest nazwany moim imieniem, który jest przygarnięty do mojej rodziny, za który ja odpowiadam i jestem zupełnie jestem odpowiedzialny za to, kim oni są, bo to mój syn, moja córka i to jesteś ty i ja. Amen? Taki jest nasz Bóg. Wiecie, ja tego nie ogarniam umysłem. Ja tego nie umiem zrozumieć, ale tak jest. Muszę to przyjąć wiarą. Taki jest nasz Bóg. On ani chwili nie zastanawia się nad tym, czy ty jesteś w stanie utrzymać jego nazwisko, czy jesteś w stanie zachować szacunek i nosić głowę do góry i powiedzieć, że naprawdę chcesz być godnym synem, godną córką swojego Boga. On się nad tym nie zastanawiał. On zaufał tobie. On tobie zaufał. W jednym miejscu Słowo Boże mówi, że nie patrząc na nasze upadki i grzechy, On dał Syna swego Jezusa Chrystusa za ciebie i za mnie. Tak bardzo zaufał tobie Bóg. Jakże cudownym jest nasz Ojciec. To jest następny temat, ale wiecie, Bóg Ojciec niesamowity w miłości. Niesamowity w miłości. On dokładnie wie, co robi. Ale też i mało tego, On oddał to, co najlepsze. Zrobił wszystko, aby Jego dzieci, aby Jego synowie, Jego córki, aby mogli być blisko Niego, żeby mieli z Nim relacje i żeby mogli się uczyć, żeby mogli być obywatelami Królestwa Bożego, obywatelami nieba. Amen? Halleluja. Takim jest nasz Bóg. I chcę na wstępie, nie chciałem o tym mówić, ale widocznie musiałem o tym powiedzieć, że jesteś nazwany Bożym imieniem. To nie jest byle kto. To nie jest byle kto. Wiecie, przestańmy się zadowalać byle jakością swojego życia, a tam machnąć na swoje życie. Nie możesz machnąć, bo ktoś bardzo drogo za to zapłacił. Ktoś poświęcił swoje życie, swoje imię, swoje życie poświęcił po to, żebyś ty mógł być jego dzieckiem, jego synem, jego córką. Dlatego chcielibyśmy dołożyć starań, aby nasze wybranie, aby nasze powołanie, nasze zbawienie umocnić i jeszcze bardziej chcieć bardziej być bliżej Niego. Poznać naszych rodziców, poznać Jezusa Chrystusa, poznać Boga jeszcze bliżej. Amen? Ja sobie wyobrażam, nie wiem, jak się potoczyła ta historia dalej z tym chłopakiem, ale wyobrażam sobie, że ten chłopak na to nieszczęście, które go spotkało w życiu, był przeszczęśliwy do końca swojego życia. Musiał wiedzieć, że to jest jedyna okazja, która mogła się trafić, jeden na milion. Mój lud, który jest nazwany moim imieniem, ukorzy się. Ukorzy się mój lud, który jest nazwany moim imieniem. Wiele mówimy o tym, aby przyjść, ukorzyć się przed Bożym obliczem. Bóg jest wszechmogący, Bóg jest święty. W Jego obliczu nie może się znaleźć żaden grzech, żadna nieczystość. Wszystko, cokolwiek jest nieczyste, w Jego obliczu musi zginąć. Bóg jest wszechmogący. Ukorzy się mój lud. Ukorzy się mój lud. Wiecie, czasami ludzie naprawdę wysoko głowę noszą i myślą sobie, ja to sobie potrafię, kim ja jestem. Ale ukorzmy się przed Bogiem, bo tak naprawdę bez Niego to jesteśmy nikim. Jesteśmy tak jak ten chłopak bezdomnym i skazanym na samego siebie albo nie wiadomo na co. Dzięki temu, że On nas przygarnął. Dzięki temu, że On nas znalazł w tym złym świecie. Dzięki temu możemy żyć. Amen? Dlatego ukorzmy się przed tym, który jest najwyższy.
Ukorzy się mój lud, który jest nazwany moim imieniem, będą się modlić. O to walczymy i modlimy się. Wiecie, przez ostatni rok w szczególny sposób, aby zacząć się modlić, aby Kościół zaczął się modlić. Nie wiem, czy wiecie, ale na obliczu całego świata, całej ziemi, ludzie zaczynają się modlić. Od niewielu lat ludzie zaczynają się modlić i to coraz bardziej. To mi daje myślenie, to mi daje jakiś impuls do myślenia, co się wydarzy, co się ma wydarzyć. A my wiemy, co się ma wydarzyć w niedługim czasie. Pan Jezus przychodzi. Amen? Halleluja. Pan Jezus przychodzi. Chciałbym jeszcze uśmiech uwidzieć na waszych twarzach. Przychodzi Pan Jezus. Przychodzi ten, którego kochasz. Czy jeżeli po jakiejś tam rozłące ktoś ukochany wraca, czy smucimy się i martwimy się i tak czekamy na lotnisku albo gdzieś tam na peronie? No, to zaś się trzeba spotkać. Nie. Czekasz napięty z radością. Oczekujesz i już byś chciał ten moment. Już byś się, kiedy coś tylko się pojawi, to myślisz, a już może, już teraz w tym momencie. Tak właśnie oczekuje Kościół Jezusa Chrystusa. Ale chcę powiedzieć, że w ostatnim czasie na obliczu całej ziemi ludzie zaczynają się modlić. Ludzie się modlą nocami, ludzie się modlą, poszczą i modlą się i wiem, że my też chcemy dołączyć do tego grona ludzi. Amen. Chcemy modlić się, bo jest napisane, że ludzie zaczną się modlić i to się zaczyna dziać. Halleluja. I chcę was zachęcać. Ja za każdym razem, kiedy na modlitwa zachęcam i mówię do mężczyzn, mówię, módlcie się w swoich domach. Jeżeli przysporzy ci jakaś sytuacja, możliwości, że możesz godzinę więcej się modlić niż zwyczaj się modlisz, to niech to będzie ta sytuacja. Halleluja. Każda sytuacja jest dobra. Kiedy, tak jak mówiliśmy, kiedy tak jak Zdzisiek mówił, że możemy być wdzięczni i dziękować Bogu za to, co jest. Czasami nasza droga może się nie podobać. Jest tak. Nasze życie, czasami jakiś moment w naszym życiu może się nam nie podobać. I mówimy, Boże, dlaczego? Ale ja wam chcę powiedzieć, abyśmy to dlaczego też mówili przed Bożym obliczem, w modlitwie. Chcielibyśmy mówić, rozmawiać, chcielibyśmy modlić się, chcielibyśmy wołać do Boga, ale módlmy się, bądźmy przed Nim. Ja mówię, że kiedy jest coś ciężko, to musimy czasami niektóre rzeczy kolanami do ziemi przycisnąć. I to nie wystarczy na 5 minut. Amen? Mamy niesamowitą moc w naszych kolanach. Ja wam powiem, że potężne, niesamowite rzeczy, ciężary naszego życia możemy docisnąć do ziemi. Nie tam, gdzie one sobie fruwają przed naszymi oczami, ale możesz kolanami je docisnąć do ziemi. Dlatego zacznij działać, zacznij się modlić. Zacznijmy się modlić. Ja nie mówię, że się nikt nie modli z nas. Modlimy się, amen. Każdy z nas się modli. Każdy nazywa imienia Pana. Ale zacznijmy rozmawiać z Bogiem. Zacznijmy doszukiwać się Bożej obecności. Boże, przyjdź do mojego życia. Czasami na modlitwach widzę, że zaczynamy się modlić i jest nam potrzebne coś z zewnątrz. Ale ja cały czas podkreślam, że tutaj, gdzie jest Chrystus, gdzie jest pełnia Boża, gdzie jest Duch Święty, tutaj musi zacząć wypływać modlitwa. Jeżeli potrzebujesz atmosfery z zewnątrz, to jeszcze nie jesteś w tym miejscu, gdzie potrzebujesz. Jeżeli nie słyszysz dźwięku instrumentów, żeby się zacząć modlić, to jeszcze nie jesteś w tym miejscu. Zacznij być w tym miejscu, gdzie nie potrzebujesz niczego. Potrzebujesz tylko Boga. Potrzebujesz Twojego słuchacza, odbiorcy i potrzebujesz tego, który będzie mówił do Ciebie i potrzebujesz być przed Nim. To jest modlitwa. To jest życie, kiedy chcesz zacząć się modlić. Stajesz i po prostu nic ci nie jest potrzebne, jeżeli jest Bóg. Halleluja. A On jest wszechmogący, On jest na każdym miejscu, gdzie zanosimy modlitwy. Zgadza się? Dlatego chcielibyśmy się modlić. Nie czekajmy, nie oczekujmy na nic. Kiedy padnie słowo modlitwa, chcielibyśmy się modlić. Wzywajmy Jego imienia. Błogosławmy Go. Dzisiaj, kiedy przyszliśmy na modlitwę, to na moje usta się cisło tylko jedno słowo. Błogosławiony niech będzie Bóg. I wiecie, ja się nie modliłem inaczej, ale modliłem się tylko błogosławiony niech będzie Bóg. I chodziłem i modliłem się błogosławiony niech będzie Bóg. Nie wiedziałem, co to znaczy, ale kiedy pastor stanął i zaczął czytać to słowo, to już wiedziałem, co to znaczy. Błogosławiony niech będzie Bóg Izraela. Amen. Halleluja, takie słowo było. Niech będzie błogosławiony. Co to znaczy? Niech będzie szczęśliwy. Niech się rozraduje wśród nas Bóg. To jest niesamowite. To my się mamy rozradować. Bóg się ma cieszyć wśród nas? Amen. Tak mówi Słowo Boże. Niech będzie błogosławiony Bóg. Niech będzie szczęśliwy w zgromadzeniu. Niech się rozraduje. W jednym psalmie czytamy, że Bóg rozraduje się na twoje życie. Nie mogę teraz przypomnieć, ale w innym tłumaczeniu jest tam powiedziane, że On zatańczy z radości z Twojego powodu. Amen? Kiedy znajdę wam to słowo i przeczytam. Ja sobie wyobrażam potężnego, wszechmogącego Boga w niebie, który stworzył całą ziemię i On się tańczy i cieszy się z Twojego powodu. To musi być niesamowity widok. Bóg cieszy się z Ciebie.
I tak jest napisane, że On jest szczęśliwy, kiedy widzi Twoje życie. Kiedy widzi Twoje życie. Amen? Halleluja. Niektórzy jeszcze w to nie wierzycie, ale chcę wam powiedzieć, że Bóg jest szczęśliwy, kiedy widzi Twoje życie. Szczęśliwe. Halleluja. Halleluja. I będą się modlić. Chcę was zachęcać do tego, módlcie się. Módlcie się. Jeżeli masz chwilę czasu, a jeżeli nie masz chwili czasu, to odstąp od czegoś, co jest cenne do ciebie i zacznij się modlić. Ta modlitwa jest w szczególny sposób błogosławiona. Wtedy, kiedy rezygnujesz z czegoś cennego w swoim życiu, coś, co lubisz, a rezygnujesz na rzecz modlitwy, po to, żeby iść przed Boże oblicze, żeby Go słuchać. Wtedy to jest najlepszy czas. Wtedy to jest najlepszy czas. Wtedy najwięcej objawienia możesz zebrać. Wtedy najwięcej Bożego Słowa możesz dotknąć. Moim imieniem i będą się modlić i szukać mojego oblicza. Halleluja. Będą się modlić i szukać mojej woli, mojego oblicza. Szukać Bożego oblicza. My już kiedyś mówiliśmy na ten temat, co znaczy szukać Bożego oblicza. Szukać Bożego oblicza to, aby wpatrywać się w Jego oczy, wpatrywać się w Jego twarz, wpatrywać się, Boże, co Ty mi powiesz, co Ty mi powiesz. Modlę się, wywyższam Boga, wdzięczność Mu okazuję, dziękuję Mu, ale potem też wpatruję się i szukam Jego oblicza, szukam Jego woli. Jego woli i Jego oblicza. Jego oblicze, to mogę powiedzieć w prosty sposób, kiedy rodzice, najlepiej rodzice to mogą zrozumieć, kiedy są małe dzieci, ja sobie przypominam takie sytuacje, kiedy są małe dzieci, to wiecie, dzieci często przychodzą, żeby coś chcą od taty, od mamy. Zgadza się? Przychodzą i mówią, daj mi to, daj mi tamto. Ale pamiętam taki moment, jest taki moment, kiedy dziecko przylatuje, rzuca ci się na szyję i patrzysz na niego i pytasz, i co chcesz? A on mówi, nic. Chcę być z tobą. To jest szukanie Bożego oblicza. Wtedy, kiedy rzucasz się na szyję Ojcu i mówisz, chcę być z Tobą, chcę Twojego oblicza. Nie chcę pieniędzy, nie chcę zabawek, nie chcę darów, nie chcę słodyczy, nie chcę nic innego, chcę być z Tobą. Szukanie mojego oblicza. To jest najcenniejsze. Bóg Ojciec wyczekuje, wypatruje, czy szukamy Jego oblicza. Czy jesteśmy takimi gotowymi, żeby się rzucić tatusiowi w objęcie i szukać Jego oblicza. Ale chciałem powiedzieć o to, co najbardziej dotyka ostatnimi czasami moje serce. I odwrócą się od swoich złych dróg. Bóg oczekuje, abyśmy nie tylko polegali na modlitwie, polegali na tym, aby być blisko Niego, ale On chce, abyśmy zaczęli chodzić normalnymi, Bożymi drogami. Amen. Bóg chce mówić w szczególny sposób, abyśmy zaczęli chodzić Bożymi drogami. Co to znaczy? Boża droga jest doskonała. Boża droga jest doskonała dla Ciebie. I chcę wam powiedzieć, tutaj mam dobrą nowinę, że nie zawsze ona jest najlepsza dla naszych myśli. Nie zawsze ona jest taka naprawdę, że my sobie tak wymyśliliśmy. My lubimy planować, marzyć, my lubimy wyobrażać sobie, ale czasami Boża droga jest zupełnie inna, niż my sobie wymyślimy. I czasami mówimy, Boże, dlaczego? Dlaczego tak, a nie inaczej? Ale Boża droga jest najlepsza. Kiedyś, wiecie, ostatnio z kimś rozmawiałem, że kiedyś w niebie siądziemy i tak jak w albumie oglądamy zdjęcia, to sobie pomyślimy, Boże, wtedy byłem taki zrozpaczony, że to i to tam w moim życiu gdzieś tam było, a teraz widzę, że to była najlepsza rzecz, jaką mogła mnie spotkać w życiu. Halleluja. Amen? Dlatego, że Bóg wie lepiej, czego potrzebujesz i co będzie dla ciebie najlepsze. On karze i smaga tak samo, kiedy po to, aby potrzebować, wychować nas. Abyśmy byli doskonali w Jego obliczu. Amen? Abyśmy mogli wzrastać i iść dobrą drogą. Ja sobie przypominam taki przykład, kiedy miałem 10 lat, chyba miałem 10 lat, tak sobie przypominam, i mój tata uczył mnie jeździć traktorem. Wyobraźcie sobie, że powiedział mi, siądź za kierownicę i pojedziesz traktorem. Miałem 10 lat. To było gdzieś trzecia, czwarta klasa podstawówki. I ja sobie przypominam, że to było niesamowite przeżycie. Ja już tam w tym traktorze siedziałem wielokrotnie i po cichu, bez taty też próbowałem, bo chciałem, ale na drogę to nigdy się nie próbowałem wypuścić. I wtedy tata mówi, siądź za kołko, siądź za kierownicę i pojedziesz. On siedział gdzieś na błotniku czy z tyłu, nie pamiętam jak to było. Dokładnie, wrażeń było tyle, że pamiętam tylko kierownicę i traktor. I wiecie, kiedy zacząłem jechać tą drogą, zacząłem jechać tym traktorem, on mi powiedział, wrzuć bieg, pójdź sprzęgło i jedź. Ja zacząłem jechać i ta maszyna, to wiecie, to był pierwszy lot w kosmos człowieka.
Niesamowite przeżycia, niesamowite emocje. I kiedy zacząłem jechać, to zacząłem slalomować po tej drodze i falować. I wiecie, wyobrażam sobie, co się musiało w głowie mojego taty dziać. On sobie pomyślał, no przewróci traktor, nie dość, że nowy traktor, to jeszcze go zrujnuje. Ale zaufał mi. Zaufał mi i kazał mi jechać. I co najgorsze, nie złapał mi za kierownicę, ale kazał mi jechać. Wiecie, jak ja widziałem swoją jazdę, to ja nie chciałem widzieć to jego oczami. I wpadłem na pewien pomysł, że kiedy pojadę tą drogą, to wiecie, traktor jest takim fajnym pojazdem, że widać koła przednie. To ja będę patrzył się na przednie koło, gdzie jest kraj drogi, gdzie jest brzeg drogi i koło krawężnika sobie tym kołem będę cylował kierownicę cały czas, żeby się trzymać tego krawężnika. I tak sobie jechałem, głowę sobie dałem na dół i jechałem sobie koło tego krawężnika. Ale wiecie, krawężnik też nie był najprostszy, więc też jeździłem po całej drodze. Już nie patrząc, że tam z tej strony była dziura i traktor wpadł do dziury. A tego już nie widziałem. I pewnego razu tata mój mówi mi tak, dał mi dobrą radę. Mówi mi tak, nie patrz się na koła, nie patrz się do przykopy, patrz się na horyzont. Tam, gdzie jest koniec drogi. Patrz się na maskę, na horyzont, na koniec drogi. Nie kręć kierownicą, jakby nie było trzeba, ale patrz się, w którym kierunku jedziesz i tam jedź. Do najbliższego zakrętu. Nie musisz robić nic, więc możesz patrzeć na horyzont. Wiecie, ja przestałem kręcić kierownicą, zacząłem patrzeć się na horyzont, na koniec drogi i zupełnie prosto zaczął mi traktor jechać. I to mi dało niesamowitą lekcję. Jak iść? Jaka ma być nasza droga? Jak ma być wyglądać moja droga? Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi, aby patrzeć na cel, na nagrodę, aby patrzeć na horyzont, abyśmy nie patrzyli się na okoliczności ani po prawej, ani po lewej stronie, ale patrz się naprzód, patrz się tam, gdzie jest cel, tam, gdzie chcesz dojechać, tam, gdzie jest koniec twojej podróży, tam, gdzie jest zwycięstwo, koniec to może źle brzmi, tam, gdzie jest zwycięstwo, tam, gdzie jest nagroda, gdzie jest zwycięstwo. Nie patrz się ani na prawo, ani na lewo. Apostoł Paweł najlepiej to chyba powiedział w swoim słowie. Może otwórzmy to miejsce. Ja nie wiem, gdzieś to tam na kartce chyba powędrowało, ale otwórzmy Filipian. Apostoł Paweł mówi tak, a jednak cokolwiek mogło mi nieść jakąś korzyść ze względu na Chrystusa, uznałem za stratę. Więcej w świetle doniosłości poznania Jezusa Chrystusa, mojego Pana, nic się dla mnie nie liczy. Dla Niego straciłem wszystko i wszystko uznaję za... Słuchajcie, w nowym tłumaczeniu jest napisane i wszystko uznaję za gnój, żeby tylko zyskać Chrystusa. I odnaleźć się w Nim, nie dzięki mojej sprawiedliwości, mierzonej normą prawa, lecz tej, która pochodzi z zawierzenia Chrystusowi i ma swoje źródło w Bogu, dzięki sprawiedliwości opartej na wierze. Chcę bowiem poznać, doświadczyć mocy Jego zmartwychwstania i mieć udział w Jego cierpieniach, stając się podobny do Niego w Jego śmierci. Halleluja. Apostoł Paweł mówi w Słowie Bożym, że nic dla Niego nie jest tak ważne. Nic dla Niego tak jest ważne. Dlaczego? Ja się zastanawiam nad jedną rzeczą. Apostoł Paweł nie był dopiero co nawróconym człowiekiem w tym momencie, kiedy pisał te słowa. On już miał 30 lat, co najmniej 30 lat służby za sobą. On już założył nie jeden kościół, nie jeden zbór. Wiele razy podróżował, aby głosić Ewangelię. Niesamowite owoce, a wiecie, znaki cuda, jakie się działy, to chciałoby się tylko marzyć. Chciałoby się tylko pomyśleć o tym. Niesamowite też rzeczy działy się. Nawet cień przechodzącego Piotra uzdrawiał. A apostoł Paweł był podobnym, tak samo wielkim ewangelistą. I wiecie, takie rzeczy się działy w tym czasie. I po tych latach apostoł Paweł mówi takie słowa, że nie patrzę do tyłu, ale patrzę na nagrodę. Amen? Halleluja. On patrzy, że to wszystko, co mi było zyskiem, to wszystko, co mogłem poświadczyć sobie za chwałę i opowiadać o tym, że to było coś niesamowitego, ja to uznaję za stratę. Co mi to daje do myślenia? To nie to, że przekreśla, że się nic nie nadawało. Absolutnie takiego czegoś apostoł Paweł nie mówi. Wiecie, co apostoł Paweł mówi? Że nie patrzę się do tyłu ani na boki, ale ciągle zdążam. Ja sobie ostatnio, kiedy czytałem to słowo, pomyślałem sobie, Pawle, jeżeli ty, taki wielki ewangelista, po tylu latach owocnej, niesamowitej służby, potężnych cudów i znaków, namaszczenia Bożego, mówisz, że ty dopiero zdążasz do czegoś lepszego, to gdzie ja jestem? Ja dopiero zaczynam. Dopiero startłem. Popatrzcie się. To jest budowanie. To nie jest fundament tylko, ale to jest budowanie. Apostoł Paweł czym więcej budował, czym więcej budowla się wzrastała, on mówi, dąży do czegoś, co jest najwspanialsze, to, co jest najlepszym celem, to, co jest na horyzoncie, to, co dopiero będzie widać.
On dąży do tego. Jak niesamowite musi być to, do czego my zdążamy. Wyobraźcie sobie przez chwilę, jak niesamowite musi być to, do czego Bóg nas powołuje, do co On przygotował, że apostoł Paweł w swoim zachwyceniu, ja wyobrażam sobie, co musiał apostoł Paweł przeżyć. Wiecie, on miał zachwycenie do trzeciego nieba. On widział rzeczy, których człowiek nie jest w stanie opowiedzieć. Amen? I ten sam apostoł Paweł mówi, że on dopiero zdąża do tego, co jest celem. Nauczyłem się, że jeżeli Bóg mówi, że są wielkie rzeczy, to u Niego naprawdę miara wielkości znaczy coś więcej niż u mnie. Amen? Jego wielkość znaczy coś więcej niż nasza miara wielkości. Ostatnio Bóg przez Ducha Świętego do naszego zgromadzenia powiedział, że Bóg ma dla was, dla nas ma wielkie rzeczy. Słuchajcie uważnie. Bóg ma dla naszego miasta, dla naszych rodzin, dla naszego zgromadzenia, dla nas ma wielkie rzeczy. Warunkiem jest tylko czyste serce. Warunkiem jest czyste serce. Jeżeli Bóg mówi, że są to wielkie rzeczy, ja sobie wyobrażam, co to musi być. Tak w troszeczkę. Jeżeli apostoł Paweł w takim naprawdę spełnieniu, w takim niesamowitym, wiecie, on by już mógł powiedzieć, słuchajcie, idę na emeryturę, ja w swoim życiu osiągnąłem wszystko. Co można było oglądać, widzieć, ja już osiągnąłem. Mógł powiedzieć, teraz już jestem spełnionym człowiekiem. Zupełnie, zupełnie wszystko widziałem. Widziałem nawet niebo. Słuchajcie, widziałem nawet niebo. Apostoł Paweł mówi tak, jakby nigdy nic nie widział. Mówi, słuchajcie, jak ja widzę to, co mnie czeka, to ja to wszystko zostawiam z tyłu. Ja od dzisiaj nie pamiętam. On nawet tutaj powiedział, że nie pamiętam. Ja już nie pamiętam, co jest. Ja wszystko zostawiam z tyłu. Wobec doniosłości, jaką ma poznanie Chrystusa. Cel. To, że nie patrzysz się na koła, nie patrzysz się na przykopy, nie patrzysz się na niebezpieczeństwa, nie patrzysz się na okoliczności. To wszystko jest koło nas. To się zgadza. To jest po naszej drodze. Kiedy nasza droga idzie, to jest wszystko koło nas. Ale my patrzymy na cel. Na Jezusa Chrystusa. Wiecie, czasu jest mało, a ja bym chciał powiedzieć o najważniejszej osobie. Najważniejszej osobie. W skrócie. Powinienem najwięcej czasu poświęcić na to, bo to jest ktoś, kto naprawdę, naprawdę pokazuje nam doskonały wzór. Już wiecie, o kim chcę mówić. Jezus Chrystus. I nikt tak dokładnie nie pokazuje naszego celu, nikt tak dokładnie nie pokazuje, do czego mamy zdążać, jak Jezus Chrystus. Apostoł Paweł był niesamowitym człowiekiem. Apostoł Paweł pokazał, jak to powinno wyglądać. Pokazał, na czym się mamy skupić. Nie na tych rzeczach, które są teraz. Nie na te, które były. Ale to, że każdego dnia masz świeże świadectwo. Masz świeże przeżycie z Nim. Każdego dnia jesteś na nowo odnowiony, odświeżony przed Nim. Każdego dnia kładziesz nową warstwę cegieł na swojej budowie. Nie zostałeś na etapie z fundamentów, ale idziesz dalej. Idziesz dalej. Masz do dyspozycji plan. Tu jest plan. Halleluja. Doskonały plan. Twoje marzenia mogą się realizować, a Duch Święty może cię wprowadzić, jak to masz zrobić. Nie musisz być budowniczym najlepszym, ale jest przyjaciel, jest ktoś, kto jest architektem, budowlańcem, który może ci pomóc. I on chce to zrobić. On chce być razem z tobą. Nie zostawiaj fundamentów, proszę cię bardzo. Nie zostawiaj na tym etapie. Zacznij budować. Zacznij budować. Zacznij od kolan. Zacznij od modlitwy. Zacznij szukać. Nawiąż kontakt. Zaproś najlepszego przyjaciela, którym jest Duch Święty. Halleluja. Nie znam kogoś lepszego lepszego specjalisty, żeby ci pomógł w twoim życiu. Ale jest Duch Święty. Jest pocieszycielem, jest tym, który doradzi. Chcę powiedzieć o Jezusie Chrystusie. Jezus Chrystus przyszedł na ziemię. Wykonał dokładnie wolę Bożą. Dokładnie wolę Bożą, taką jak miało być. Niczego nie uchybił. Rozmawiał z Bogiem każdą noc. Rozmawiał z Nim co dalej. Wiecie, kiedy zastanawiam się i czytam Ewangelię Łukasza, Ewangelię Mateusza, Marka, Jana, cudowne Ewangelie. Czytajcie Ewangelię. Wiecie, kiedy Pan Jezus już miał 5000 ludzi, miał 10000 ludzi, kiedy tłumy ze Syrii i z okolicznych miejsc przychodziły, aby Go słuchać i byli uzdrawiani wszyscy. Wszyscy, którzy się Go dotykali, wczoraj słyszeliśmy, byli uzdrowieni. Kiedy Pan Jezus już miał taką wielką społeczność, mógł powiedzieć, słuchajcie, zakładamy największy kościół na ziemi, na świecie, będzie największe przebudzenie, jakie do tej pory miało być. Ale nie to było celem. Pan Jezus przyszedł dać nadzieję, ale On przyszedł coś więcej zrobić i Pan Jezus idzie dalej. I kiedy mówi o swojej śmierci, uczniowie Go nie rozumieli. Dla nich to była bolesna droga i oni tego pomimo uszy puścili. Mówi, Panie Jezu, nawet Piotr kiedyś napomniał i mówi, Panie Jezu, musisz zlitować się nad sobą, nie możesz tego mówić, to nie przyjdzie na ciebie. Pan Jezus musiał skarcić Piotra, mówi, nie znasz drogi Bożej. To była droga Boża dla Pana Jezusa.
doskonała droga Boża. Gdyby to się nie wydarzyło, nie bylibyśmy zbawieni. Ale Pan Jezus poszedł na krzyż, na Golgotę i oddał swoje życie. Oddał swoje życie za Ciebie i za mnie, aby mnie wyratować, Ciebie wyratować, abyśmy byli zbawieni. Ale nie chcielibyśmy poprzestać na tym, że jesteśmy zbawieni i teraz tylko musimy przeczekać, aż przyjdzie Pan Jezus i pójdziemy do nieba. Pan Jezus powiedział, to jest początek dopiero waszej drogi. Zacznijcie budować. Fundament jest niesamowity. Fundament jest najważniejszy, ale zacznij budować swoje życie. Zacznij mieć z nim społeczność, modlić się i mieć relacje. Zacznij czytać Słowo Boże i niech twoje życie zacznie wzrastać. Każdego dnia możesz mieć świeże świadectwo i nowe poselstwo od Niego. Halleluja. To jest do każdego z was. To nie jest tylko dla usługujących, nie tylko dla liderów, ale dla każdego, kto chodzi do roboty, kto chodzi do szkoły, kto każdy dzień się budzi i wieczorem kładzie się spać. To jest dla Ciebie. I Pan Jezus nie skończył na krzyżu, na Golgocie, ale zmartwychwstał. Halleluja. Słowo Boże mówi, że jako ostatniego wroga pokonał śmierć. Amen? Halleluja. Wiecie, że my nie będziemy martwi na wieki? Dlatego, że Jezus Chrystus zmartwychwstał. Nawet jeżeli zaśniemy tutaj na ziemi, to przyjdzie moment, kiedy na głos trąby wszyscy wstaniemy, aby żyć na wieki. Halleluja. Jezus Chrystus jako ostatniego wroga zwyciężył śmierć. I powiedzielibyśmy, od tego momentu szatan jest pokonany i nie ma zupełnie prawa. I to jest prawda. Jezus Chrystus pokonał szatana. Ale jest jeszcze czas dany. Szatan rządzi na tej ziemi, ale Kościół chodzi w zwycięstwie Jezusa Chrystusa. On powiedział, oni go zwyciężyli przez krew baranka i przez słowo świadectwa swego. I nie umiłowali swojego życia tak, by je raczej obrać niż śmierć. Halleluja. To są właśnie ty i ja. To są dzieci Boże, które tak bardzo umiłowały Jezusa Chrystusa, którzy przyjęli go do swojego serca. Chcę wam powiedzieć, że Pan Jezus, nawet kiedy zmartwychwstał, jego horyzont był jeszcze dalej. On patrzył dalej. Wykonał największe dzieło na świecie. Już większego dzieła nie będzie. Najlepszą rzecz i największą rzecz dla ludzkości zrobił. Wykupił ludzkość, oddał swoje życie. Ale Pan Jezus powiedział, idę do Ojca. Idę do Ojca. Tam jest przygotowana dla mnie chwała. I chcę wam powiedzieć, że Pan Jezus patrzył od samego początku na całą tę drogę. Patrzył na całą tę drogę. Wiedząc, co musi przejść, ile musi wycierpieć, wiedząc, jakie przykrości będą musiały go spotykać na jego drodze, wiedząc, co wszystko będzie przeżyć, on zdecydował i tak, kiedy popatrzył się na horyzont, kiedy popatrzył na to, co go czeka u Ojca. Kim jest Jezus Chrystus dla ciebie? Jeżeli chcesz, aby był najlepszym wzorem dla twojego życia, zacznij patrzeć się na nagrodę. Zacznij patrzeć na zwycięstwo Jezusa Chrystusa. Niech to będzie najlepszy wzór dla naśladowania Go. Amen? Jezus Chrystus. Wiecie, że Jezus Chrystus dzisiaj nie siedzi na tronie, już odpoczywa? Moje Słowo Boże mówi, że On stawia się za nami. On uzyskał cel. Zdobył nagrodę. On wziął wszystko. Ja wam przeczytam, kim jest Jezus Chrystus dzisiaj dla nas. Filipian 2, 6, 5, 6. Bądźcie względem siebie tacy jak Jezus Chrystus. To jest słowo dla ciebie dzisiaj. Nie poprzestawaj na fundamentach. Nie poprzestawaj na pierwszej kondygnacji. Nie poprzestawaj w surowym stanie. Idź dalej. Buduj dalej. Buduj dalej. Halleluja. Słowo Boże mówi w 5 wierszu 2 rozdziału Filipian. Bądźcie względem siebie tacy jak Chrystus Jezus. On, choć istniał w tej postaci co Bóg, nie dbał wyłącznie o to, aby być Mu równym. Przeciwnie, wyrzekł się siebie, przyjął rolę sługi i był tak jak inni ludzie. A gdy już stał się człowiekiem, uniżył się tak dalece, żeby być posłuszny nawet w obliczu śmierci, i to śmierci na krzyżu. Dlatego Bóg szczególnie go wywyższył i obdarzył go imieniem znaczącym więcej niż wszelkie inne, aby na imię Jezus zgięło się każde kolano w niebie, na ziemi i pod ziemią i aby każdy język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem na chwałę Boga Ojca. Halleluja. Jezus Chrystus doskonale pokazał nam, jaka ma być droga. Jaka ma być droga? On powiedział, słuchajcie, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Halleluja. Kto wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie. Halleluja. Pan Jezus nie powiedział, że nie umrzecie nigdy. On powiedział, choćbyś i umarł, żyć będziesz.
Bo ja jestem drogą, prawdą i życiem. Pan Jezus jest życiem, Pan Jezus jest drogą. On pokazał doskonałą drogę i On chce ci powiedzieć dzisiaj, patrz na koniec, patrz na cel, a nie będziesz lawirował. Nasza droga, tak jak mówi się, i odwrócą się od swoich złych dróg. Kiedy my wyobrażamy sobie naszą drogę, to ona może być zła. Bo my dokładnie nie wiemy, co jest dla nas najlepsze. Na tę chwilę czasami może trafimy, czasami nie. Pamiętam, kiedy pewnego przyjaciela pytałem się, dlaczego jest w moim życiu tak, że czasami jest dobrze, a czasami jest tak różnie. A on mówi tak, słuchaj, najprościej mogę ci to wytłumaczyć tak, Boża droga jest prosta, jakbyś linijką kreskę narysował. Ona jest tak prosta. Ona jest tak prosta. A ty idziesz tak. I wtedy, kiedy przecinasz Bożą drogę, to ci jest dobrze. Ale kiedy jesteś poza nią, to ci jest źle. Zacznij iść po drodze, a będzie ci dobrze. Czasami niektórych rzeczy nie będziesz rozumiał, ale Bóg ma najlepszą drogę. Jak zrobić, żeby iść Bożą drogą? Wiecie, że my w naszym życiu, chcę was pocieszyć, w naszym życiu jeszcze niejednokrotnie przetniemy tę drogę. Ale Słowo Boże mówi i zaczną prostować swoje drogi. Zaczną prostować. To nie znaczy, że będą zawsze krzywe te drogi. Zaczną prostować, zaczną chodzić Jego drogą. A Bóg mówi, i wtedy uzdrowię ich ziemię i wysłucham ich modlitw. Wtedy nastawię ucha i dokładnie o co będą prosić, to zrobię. To zrobię. Halleluja. Bóg mógłby wysłuchać naszych modlitw, zanim jesteśmy na Jego właściwej drodze. Ale wiecie, co byśmy mogli narobić? Jakich głupot? Przy tym wszystkim moglibyśmy stracić zbawienie. Dlatego Bóg chce, abyśmy przede wszystkim szli Jego drogą. Modlili się, wzywali Jego imienia, a On będzie wysłuchiwał. On dał jeszcze nawet taki, powiem, bonus, dał nagrodę, że nie zainteresuje się tylko twoim życiem, ale twoją ziemię uzdrowie. Wokoło ciebie, ziemia wokoło ciebie, wszystko dookoła ciebie będzie uzdrowione. Halleluja. To znaczy, że może być coś, co nie jest do końca zdrowe, ale to będzie uzdrowione. On to naprawi. On to naprawi. Nasze błędy On jest w stanie naprawić. Jest wyprostować w stanie naszą drogę. Chciejmy naprawdę... Przeczytajmy jeszcze raz to słowo. I ukorzy się mój lud, który jest nazwany moim imieniem. Nosisz nazwisko Boga, nosisz imię Boga. On ciebie przygarnął. Jesteś cenny w Jego oczach i będą się modlić. Amen. I będą się modlić. Amen. Amen. I będą się modlić. I będą się modlić. I będą wzywać mojego imienia. I będą szukać mojej woli, mojego oblicza. Szukać, żeby spotkać się ze mną. Będą chcieć się ze mną spotkać. Będą szukać mojej woli. I naprawią swoje złe drogi. I zaczną chodzić moimi drogami. Wtedy ich wysłucham. I ich ziemię uzdrowię. Takie słowo, takie poselstwo mam do was. Chcę, żebyście pamiętali o fundamentach. Jeżeli ktoś nie przyjął Jezusa Chrystusa do swojego serca, załóż fundament. Załóż fundament, niech to Jezus Chrystus będzie twoim Zbawicielem. Ale kiedy już masz fundamenty, kiedy przyjąłeś Jezusa Chrystusa, mogło to być kilka lat temu, mogło to być dawno temu. I od tamtego momentu mógłbyś tylko powiedzieć świadectwo, że kiedyś podniosłeś rękę i przyjąłeś Go. Nie chciej zostać na tym etapie. Odnów twoje prawa budowlane i zacznij budować. Zacznij żyć z Nim każdego dnia. Zacznij kłaść cegły. Zacznij wzrost. Mieliśmy na modlitwie takie słowo, że odrzuciwszy wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy w wyścigu, który jest przed nami. Biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Tam jest mowa o celu, o nagrodzie. Do nagrody, do celu. Apostoł Paweł dokładnie powiedział, o co chodzi. On powiedział, możesz mieć niesamowite medale za sobą, ale jest jedna nagroda, która jest niepowtarzalna, jest dla ciebie. Jest jedna nagroda, którą musisz zdobyć za wszelką cenę. Choćbyś miał nie wiem co, musisz ją zdobyć. Biegnij, zrób wszystko, zrzuć ciężar i zrzuć wszelki grzech, bo to cię może przytrzymywać. Możesz dobrze iść, możesz świetnie maszerować, ale ty masz biec. Masz biec w wyścigu, aby zdobyć nagrodę, aby zdobyć cel. Apostoł Paweł świetnie to rozumiał. Wiecie, taki człowiek jak on, skoro mówi takie słowa, to jest niesamowita zachęta. A nasz Pan Jezus Chrystus pokazał nam jakiś niesamowity cel. On jest obdarzony imieniem, które jest ponad wszelkie imię, za to, że był posłuszny aż do śmierci i to do śmierci na krzyżu. Nie upierał się ani chwili zachłannie, żeby swoją drogą iść. Chociaż mógł powiedzieć, Boże, ja też wiem, jak mam iść, ale on dokładnie zrobił to, co Bóg chciał. Kiedy usłyszymy Boga? Na kolanach. Kiedy w zgromadzeniu Słowo jest, przyjmujmy Go i wykonujmy Go. Słowo wykonane w naszym życiu dopiero przynosi owoc. Usłyszane jeszcze nie.
Dlatego chciejmy wykonać. Chciejmy to słowo, aby działało w naszym życiu. Ja już będę kończył i chcę wam życzyć Bożego błogosławieństwa. Chcę wam życzyć dobrego czasu na modlitwie. Wiecie, chcę wam też zachęcić, że kiedy przyjdziesz na modlitwę, nie będziesz wiedział, co robić. Nie będziesz wiedziała, co robić. Wydaje ci się, że już podziękowałaś za wszystko, za zbawienie i tak dalej. To bądź gotowy, aby słuchać Boga. Poświęć Jemu czas. Poświęć Jemu czas. Wyłącz telefon, wyłącz zegarek, odwróć się w drugą stronę do zegara i powiedz: Panie, to jest czas dla Ciebie. Chcę do Ciebie poświęcić. Chcę zobaczyć Twoje oblicze. Chcę się modlić do Ciebie. Chcę rozmawiać z Tobą, ale przede wszystkim chcę Ciebie usłyszeć, aby potem móc zrobić to, co mi powiesz. Dzisiaj Bóg mówi do Ciebie, Bóg mówi do mnie. Niech to słowo będzie naprawdę wydawać owoc. Niech was Bóg obficie błogosławi. Niech kiedy każdy dołoży jedną cegiełkę do tego, co dzisiaj usłyszałeś, niech Bóg w tysiąckrotny wynagrodzi ci to. Niech ci to wynagrodzi, abyś mogła przynieść Boży owoc. W radości żyć. Amen? Halleluja. Niech was Bóg błogosławi. Amen. O, znalazłem moją kartkę.